Także Teresa May o Teresie May mowa, ale stare siwe baby już dawno nie są modne, bo tutaj i na francuskiej mamy stare siwe baby, paryżanki, chciwe, pazerne, mieć i być, a być to chcą być jako szlachcianki, jako znaczące baby wielkie, a to nie ten czas. Teraz człowiek jest cyfrowo rozpatrywany, równy każdy. Obietnica, na której można polegać, bo rozpatrujemy Babilon, Medo-Persję, Grecję, Rzym, Wielką Brytanię i USA, proroctwa z Księgi Daniela i Apokalipsy, 17 rozdział, werset 10. Obietnica, na której można polegać. Po opisaniu wspomnianego posągu Daniel dodaje, bez udziału rąk został od pewnej góry, z pewnej góry odcięty kamień i uderzył posąg stopy żelaza oraz uformowanej gliny, że zmiażdżył. Daniela 2:34. Co zapowiada ta zdumiewająca wizja? Tutaj mówią o asteroidzie, tak troszeczkę mataczą, manipulują, chcą nam, proszę Państwa, odwrócić uwagę od Księgi Daniela, chcą odwrócić uwagę od Biblii, którą najchętniej by wyrzucili do śmietnika, co też robią tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacji. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na kilka spraw. Pierwsza sprawa. Zwycięskie królestwo wyobrażone przez wielki kamień pojawiło się bez udziału rąk, bez udziału człowieka, bez rąk ludzkich, bo ustanowił je sam Bóg. Dlatego słusznie zostało nazwane Królestwem Bożym ten kamień. Po drugie, królestwo to zmiażdży wszystkie człowiecze rządy, w tym siódmą potęgę światową. Dlaczego? Ponieważ dobrowolnie nie zrzekło się władzy, lecz wystąpią przeciw Bogu w ostatecznej wojnie, do której dojdzie w symbolicznym miejscu zwanym Armagedonem. W Biblii wyraźnie powiedziano, że w tej wojnie wezmą udział królowie całej zamieszkanej ziemi. Objawienie 16 rozdział, wersety 13, 14, 16. Armagedon. Jest to takie słowo, które występuje w Biblii tylko raz, w Apokalipsie. Armagedon. Królestwo zmiażdży, jeszcze raz czytam, zmiażdży wszystkie człowiecze rządy. Po trzecie, w przeciwieństwie do przemijających rządów ludzkich, w tym także siódmego mocarstwa, Królestwo Boże nigdy nie zostanie obrócone w niwecz. Co więcej, swoją władzą obejmie całą ziemię. Ta definitywna zagłada wrogów Bożych będzie spektakularnym urzeczywistnieniem proroctwa Księgi Rodzaju 3:15. Wspomnianego w pierwszym artykule z tej serii. Jezus Chrystus, główny przedstawiciel potomstwa niewiasty Bożej, zmiażdży symbolicznego węża, czyli szatana, wraz z jego potomstwem. Galatów 3:16. W skład potomstwa szatana wchodzą m.in. wszyscy ludzie, którzy wzorują się na jego nikczemnym postępowaniu i krzewią ducha niezależności, sprzeciwiając się władzy Boga i Chrystusa. Psalm 2, wersety od 7 do 12. Pełno takich ludzi, pełno takich samozwańców, jak tutaj w adresie e-mailowym mamy przybyłowicz, samozwaniec. W ten sposób dochodzimy do ważkiego pytania, kiedy nadejdzie ta ostateczna zagłada. Innymi słowy, kiedy ów kamień, Królestwo Boże, definitywnie usunie wszelkie rządy ludzkie tu na ziemi, niesprawiedliwe, potworne i złe? Odpowiedzi na te pytania udziela Biblia, opisuje znak, który miał znamionować dni ostatnie obecnego systemu rzeczy, Mateusza 24 rozdział, werset 3. Tutaj widzimy, że dlaczego świadkowie Jehowy nie idą do wojska, nie popierają tych rządów ludzkich, bo są niedoskonałe, bo są złe i idą na zatracenie. Rozpoznaj więc, człowiecze, znak. Na ten znak nadchodzącego końca składają się m.in. wojny globalne, wielkie trzęsienia ziemi, zarazy dotkliwe i niedobory żywności. Łukasza 21 rozdział, wersety 10 i 11. A jeszcze i Ewangelia Mateusza 24 rozdział, wersety 7 i 8. A jeszcze i Ewangelia Marka 13 rozdział, werset 8.
Ponadto cechą charakterystyczną dni ostatnich miał być poważny kryzys moralny i duchowy. Drugi do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset od 1-5. Czy wszystko to można obecnie zaobserwować? Mateusza, 24 rozdział, werset 8. Oczywiście. I to w takim stopniu, że wielu boi się jutra. W pewnej gazecie czytamy: część najbardziej szanowanych autorytetów w dziedzinie ścisłych i socjologii, nauk ścisłych i socjologii, wygłasza alarmistyczne przepowiednie o bliskim już schyłku ludzkości. The Globe and Mail. The Globe and Mail. The Globe and Mail. Jednak prognozy te są fałszywe pod pewnym bardzo ważnym względem. Otóż ród ludzki bynajmniej nie przestanie istnieć. Rękojmią tego jest interwencja Królestwa Bożego. Podając znak końca, Jezus Chrystus oznajmił, że ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i potem nadejdzie koniec. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, werset 14. Jak spełniają się te słowa? Dobrą nowiną o Królestwie Bożym świadkowie Jehowy dzielą się obecnie z mieszkańcami ponad 230 krajów. Pełny tytuł głównego pisma, które wydają, brzmi: Strażnica Świadkująca Królestwo Jehowy. Jehowa to imię własne Boga. Psalm 83:18. Dzięki prowadzonej przez świadków biblijnej działalności edukacyjnej poszczególne jednostki, jak również całe rodziny, wyzbywają się szkodliwych przyzwyczajeń i dostosowują do zasad Bożych, ucząc się żyć w czystości moralnej oraz w zgodzie z innymi. 1 Koryntian 6 rozdział, wersety od 9 do 11. W rezultacie miliony ludzi spodziewa się, że Bóg ochroni ich za pośrednictwem, gdy za pośrednictwem swego królestwa dokona na ziemi radykalnej zmiany. Godne uwagi współdziałanie. W lipcu 2010 roku na konferencji prasowej odbywającej się z udziałem premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, prezydent USA Barack Obama oświadczył: zawsze warto podkreślać, że Stany Zjednoczone łączy z Wielką Brytanią naprawdę wyjątkowe partnerstwo. Szczycimy się wspólnym dziedzictwem i wspólnymi wartościami. Co ważne, nasza koalicja kwitnie, ponieważ służy obopólnym interesom. Gdy Stany Zjednoczone i Wielka Brytania trzymają się razem, wówczas nasze narody i inne ludy na świecie czują się bardziej bezpieczne i żyją dostatniej. Krótko mówiąc, Wielka Brytania to najbliższy i najsilniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych. Czyli, proszę Państwa, Babilon, Medo-Persja, Grecja, Rzym, Wielka Brytania. Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że moskiterum jest skuteczny i może być stosowany u dzieci już od pierwszego roku życia. I ja to kupuję. Moskiterum, lato bez koszmarów. Tradycyjnie lub nowocześnie, tak się grilluje w tym sezonie z Lidlem. Bo teraz w Lidlu karkówka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,99 za kilogram, a orzechy nerkowce Alesto aż 26% taniej, jedynie 9,49 za 200 gramów. Ojej, jakie mity, genialne, biorę. Bez szansu odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już na szczycie zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj regenerum regeneracyjny serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i płatkość, a także zabezpiecza je przed lekami. Regenerum, pełna regeneracja. Jak? Tacy kucharze to strach. Internet zaszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Spożywczego 97%, metalowego 48%, górnictwa 40%. Informacje z TOK FM.
12.20 Filipka Kłusza zaprasza na projekty nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i prawa o ustroju sądów powszechnych są w planie najbliższego posiedzenia Sejmu. To odbędzie się między 20 a 22 czerwca. Wczoraj wieczorem projekty zostały wycofane z bloku głosowań i jak wyjaśniał szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości poseł PiS Stanisław Piotrowicz, partia chce najpierw, by Trybunał Konstytucyjny wyjaśnił, czy obecni członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostali wybrani zgodnie z ustawą zasadniczą. Sprawę zbada Trybunał Konstytucyjny 20 czerwca. Premier Teresa May jedzie do Pałacu Buckingham. Ma prosić królową Elżbietę II, by ta powierzyła jej misję tworzenia nowego rządu. To oznacza, że wbrew wcześniejszym przewidywaniom dotychczasowa premier nie zamierza podawać się do dymisji. Brytyjska telewizja Sky News podaje z kolei, że partię konserwatywną, która podczas przyspieszonych wyborów do Izby Gmin utraciła większość absolutną, może poprzeć partia demokratycznych unionistów w Irlandii Północnej. Memorandum w sprawie projektu Baltic Pipe mają dziś w Kopenhadze podpisać premierzy Polski i Danii Beata Szydło i Lars Rasmussen. Gazociąg ma połączyć polski system przesyłu gazu ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego i doprowadzić do tego, że w przyszłej dekadzie dostawy błękitnego paliwa do Polski będą zdywersyfikowane. 1 października w Katalonii ma się odbyć referendum w sprawie niepodległości tego regionu Hiszpanii. Decyzję podjął właśnie lokalny rząd. Z kolei rząd centralny od lat uznaje, że takie głosowanie będzie niezgodne z konstytucją i zamierza blokować taką inicjatywę wszystkimi możliwymi środkami prawnymi. Kwestia niepodległości niemal 3 lata temu zwolennicy niepodległości przeprowadzili niewiążące referendum w tej sprawie. Wzięło w nim udział mniej niż połowa uprawnionych. Kolejne informacje Radia Tok FM o 12.40. Pogoda. Teraz jeszcze słonecznie w całej Polsce, ale po południu na krańcach zachodnich będzie się chmurzyć i może popadać. W nocy spadnie miejscami także grad. Sobota z kolei pogodna w zachodniej połowie Polski, we wschodniej możliwe burze. Podobne inicjatywy podjęły władze innych polskich miast. Odrębną kwestią jest sprawa wyceny utraconego majątku narodowego. W tym wypadku jego szacunki cechuje znacznie większa rozpiętość. A teraz na poważnie. Już pierwsze powojenne szacunki dotyczące utraconego przez Polskę majątku narodowego. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Roman Mirski z Gazety Wyborczej i dr Jacek Konkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego są gośćmi programu. Przypomnę wyniki wczorajszych wyborów w Wielkiej Brytanii. Konserwatyści 318 mandatów, lejburzyści 261, Szkocka Partia Narodowa 35, Liberalni Demokraci 12 i Demokratyczna Partia Uniantów 10 mandatów. To jest, powiedzmy, szczęśliwy dzień Davida Camerona, bo nie tylko on jest największym liderem Wielkiej Brytanii, także Theresa May. Przypomnijmy, pani premier chciała zwiększyć swój mandat i szable turystów. Okazało się odwrotnie. Stare baby już nie modne. Turyści w tej chwili nie mają większości.